Panie profesorze, z jakimi problemami spotykają się klinicyści, chcąc wdrażać pewne niestandardowe terapie w chorobach reumatycznych u dzieci? Przede wszystkim są to problemy prawne. To jest podstawowa bariera. My musimy zgodnie ze obowiązującymi literą prawa i normami zastosować się do obowiązujących zasad. Poza tym jest jeszcze dodatkowy problem, że my mamy terapie na szczęście takie, które już wcześniej były próbowane u dorosłych, więc staramy się je przetransponować na wiek dziecięcy po to, żeby uzyskać poprawę w najtrudniejszych przypadkach. To jest największy problem. Pomimo postępu leczenia, wprowadzenia leczenia biologicznego, nadal część pacjentów niedobrze odpowiada na zastosowane leczenie. A jestem ciekaw takiej innej kwestii. Jak w tym wszystkim mają się rodzice tych dzieci? Bo tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, rosną możliwości medycyny, rosną społeczne wymagania. Myślę, że rodziców to dotyczy. Rodzice są bombardowani ogromną ilością różnych informacji, niekoniecznie prawdziwych, nie zawsze dostępnych dla nich, opracowanych przez fachowców. Bardzo często są to informacje niesprawdzone, są to pogłoski albo wręcz bajki, na które często się powołują. Jest u nas coś takiego jak powszechna wiara w cud, czyli bardzo łatwo, szybko i tanio załatwimy poważny problem. A my mamy do czynienia z ciężko chorymi dziećmi, które chorują ogólnoustrojowo. To nie jest choroba jednego stawu, tylko jest choroba ogólnoustrojowa. Nie zawsze metody terapeutyczne są od razu, efekty tych zastosowanych metod od razu są widoczne. Natomiast my musimy naszym pacjentom pomóc. Musimy i to musimy dojść do porozumienia i z rodzicami, i z pacjentami. Musimy zastosować takie formy terapii, które będą satysfakcjonujące i dla pacjenta, i dla nas. Chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci leczeni z chorobami reumatycznymi byli nieodróżnialni od swoich rówieśników. W przypadkach, które są trudne, które są kłopotliwe, my powinniśmy mieć możliwość zastosowania niestandardowych terapii, oczywiście bezpiecznych dla pacjenta, bo to jest przede wszystkim podstawowa idea, ale taka, która także nam rozszerzy horyzonty myślowe, rozszerzy możliwości terapeutyczne i da nadzieję naszym pacjentom na normalny rozwój. A niestandardowe terapie to jakie terapie? Na przykład to, czemu poświęcona jest dzisiejsza konferencja, czyli komórki macierzyste. Bardzo starannie dobrane wskazania, bardzo starannie dobrane metody leczenia, odpowiednia diagnostyka i potem właściwa terapia z odpowiednimi metodami i odpowiednim przygotowaniem pacjentów i ich rodziców, czyli generalnie należy myśleć o podniesieniu wiedzy rodziców na temat tych chorób i chciałbym, może to zabrzmić, ale chciałbym podnieść zaufanie rodziców do nas. To jest niezwykle ważna kwestia i chyba jeden z kluczowych elementów wielu niepowodzeń terapii. Czyli po prostu holistyczne spojrzenie na wiele elementów tej terapii. No, dziecko jest całością. Dziecko jak choruje, choruje całe. Nie choruje palcem czy choruje kolanem, tylko choruje całe. To są problemy ogólnoustrojowe i my leczymy pacjentów, a nie leczymy tylko i wyłącznie jednego stawu. Jeszcze na koniec nawiążę, tak fajnie, skromnie rozpoczął Pan swój wykład. Nie wiem, co ja tutaj robię, ale ja myślę, że już Pan wie tak naprawdę po tych wykładach. Miał Pan o czym opowiadać i miało to odniesienie do dzisiejszej konferencji zdecydowanie. Nie, to znaczy, chodzi mi o to, że my nie mamy dużego doświadczenia w zastosowaniu komórek macierzystych. Ta konferencja jest po to, żeby nawiązać trwałą współpracę i bardzo dobrą współpracę z tymi, którzy dysponują możliwości wytworzenia odpowiednich metod leczenia dla nas i dla naszych pacjentów. My jeszcze nie mamy takiego zastosowania, ale będziemy starali się wdrożyć to w życie. Także jest to ogromna nadzieja i szansa duża na postęp w medycynie, także tej naszego działu. Miejmy nadzieję, że najbliższa przyszłość. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam naszych pacjentów i ich rodziców i jest to taki promyk nadziei, że w niektórych przypadkach będzie to właściwe rozwiązanie. Bardzo fajny akcent na koniec. Dziękuję. Bardzo dziękuję.